Siemano, buongiorno, witam w sobotę o godzinie 10.10 19 lutego 2023 roku. Czekałem z kolejnym filmem na informację od Richarda na temat sieci testowej V3 plus Chaina i otrzymaliśmy dzisiaj w nocy aktualizację informacji na temat sieci Pulse Chain. Póki co jesteśmy na stronie Nomix, gdzie obserwuję swoje tokeny i możemy zobaczyć, które najlepiej sobie poradziły w ciągu ostatniej doby. Jak widzimy, HEX kosztuje prawie 6 centów. Miał moment, gdzie kosztował dzisiejszej nocy 6 centów. Był taki właśnie po ogłoszeniu przez Richarda nowości na temat sieci Pulse Chain. Zrobił w ciągu chyba 40 paru minut 14% HEX. Tak więc dzisiaj, jak ktoś posiada 10 tysięcy heksów, to już kosztują $582, jakby chciał dzisiaj to wymienić. Ja osobiście póki co czekam na start sieci Pulse Chain, bo chcę otrzymać kopię heksa na sieci Pulse Chain w stosunku 1:1 i wtedy tym skopiowanym heksem próbować coś działać, bo to zależy, jak to się wszystko ułożą, te ceny Pulse X, Pulsa i Pi heksa. Ale wróćmy jeszcze do listy. Co tu ciekawego się jeszcze dzieje? Mamy ICOSA, która kosztuje 0,62. Był prawie dolar. Mamy ZEN, który odbił. ZEN, który odbił w ciągu 7 dni 6% w górę. Może odnalazł swoje dno w końcu. Mamy Flare, który w sumie nie zmienia się za bardzo cena Flare. Ale do Flare jeszcze wrócimy, bo zaczynają się kolejne zrzuty tokenu Flare. Dla tych, co posiadają na portfelu zwrapowany token Flare. Póki co jeszcze powiedzmy sobie na przykład o tokenie, gdzie jest ten token? Token Wait. Dla tych, co poświęcali na PulseX'a, PulseChain'a i na inne tam projekty. Token Wait rośnie, kosztuje dzisiaj 0,3 centa, jak dobrze mówię. Czyli dzisiaj jak ktoś posiada do odebrania 30 tokenów, na przykład 30 tysięcy tokenów Wait, to już ma $100. A z odbiorem tokena Wait możemy jeszcze zaczekać, bo przed nami sieć testowa V3, czyli jeszcze trochę czekania, a każdy dzień to dodatkowe tokeny Wait do odebrania. Ale wróćmy do samej informacji od Richarda, która spompowała Hexa i spompowała nie tylko Hexa, ale też inne projekty związane z Pulse Chainem. Wróćmy do naszego Hexa, który kosztuje prawie 6 centów i jesteśmy na Twitterze Richarda Harta, który 8 godzin temu, czyli około 2 w nocy czasu polskiego, wrzucił informację o Pulse Chainie. Pulse Chain aktualizacja. Testy Prisma Pulse, Go Pulse i Lighthouse Pulse idą teraz bardzo dobrze. Sieć testowa Private V3 działa z Pulse Chain, czyli na razie jest to prywatna sieć V3 dla deweloperów, aby jeszcze posprawdzali, co tam trybi, co nie trybi. I oczywiście to nie koniec informacji, bo Richard tu dodał kolejne posty, których przetłumaczyć na język polski nie mogę, ale możemy zobaczyć, że te cztery elementy już działają. Idziemy dalej. No to jest język bardziej dla programistów i deweloperów. Tutaj o tym problemie, którym rzucił informację Richard 2 tygodnie temu, albo tydzień temu. O tym, że Rigo miał problem z rozpoznawaniem. Dobra, nie będę się wymądrzał. Rigo ma problem, który wprowadzili niedawno, więc deweloperzy wycofują się do wersji przed wprowadzenia tego błędu. Okej. Okay. Wycofanie się po obstawieniu na łańcuchu impulsów będzie wymagało zmian w górę z głównej sieci Ethereum. Fork szanghajski, aby działały dla nich, które następnie można połączyć w łańcuch pulsów, gdy twórcy impulsów zobaczą, że dobrze im to wyszło. Okej. Okay. Tutaj widzimy, że chat GPT również Richard z niego korzysta i zobaczmy, jaką informację dał chat GPT na temat Pulse Chaina. Pulse Chain implementuje spalanie APE i zmniejsza wydawanie PLS o 25% na blok w porównaniu do Ethereum. Oznacza to, że Pulse Chain może potencjalnie doprowadzić do deflacji netto, szczególnie w okresach wysokiej aktywności transakcyjnej. Oczywiście jest to język nie do końca dla mnie zrozumiały, bo nie jestem programistą, nie jestem deweloperem blockchainów,
ale cieszy mnie to, że prace idą, prace postępują z Pulsechainem i Pulsechain, sieć testowa V3 jest już tuż za rogiem, dosłownie tuż za rogiem i w każdej chwili może wystartować sieć testowa V3, która prawdopodobnie będzie już ostatnią siecią testową przed startem Mainnetu, czyli tej głównej już sieci Pulsechain. Idziemy dalej. Oczywiście jeszcze mogę Wam polecić nowe filmy na kanale X Grosza, oczywiście dzisiaj dodał kazanie X Grosz. Warto posłuchać mądrych rzeczy. I tutaj jest fajny film o rozgrywce na start Pulsechaina. To polecam obejrzeć, jeśli nie poświęcaliście na PulseX-a, nie poświęcaliście na Pulsechaina, ale chcecie brać w tym udział od początku. Co warto robić, czego warto nie robić. Tu akurat poleca wymianę heksów, które dostajemy właśnie skopiowane na sieci Pulsechain, na PulseX-y czy na Pulsechainy. To jest chyba najlepszy pomysł, bo przez pierwsze 2 dni ma być możliwość wymiany właśnie heksów na PulseX-y, na Pulsechainy i odwrotnie przez pierwsze 2 dni. W tym po starcie właśnie sieci Pulsechain. Dlatego polecam filmik X Grosza, rzucę Wam link do niego pod filmem. Wiem, że pod podobny film nagrał Heksymalista. Też jego pomysły Heksymalista. Heksymalista. Jak rozwiązać starcie sieci Pulsechain? Pre-bridge plus rozwiązanie konkursu. Tu prawdopodobnie jest dosyć podobna zagrywka, ale tutaj oglądałem też ten film, też polecam obejrzeć różne spojrzenia na tą samą sytuację. Czyli na starcie sieci Pulsechain. Co poza tym? Idziemy dalej. O, tutaj widzę, że dopiero heksykanie się budzą 13 minut temu. Ktoś podawał dalej informacje. Więc dopiero to się rozchodzą. Rozchodzą się te posty Richarda, bo to dosyć późno zostało wrzucone. W ogóle, oczywiście w amerykańskim czasie to zostało idealnie wrzucone, ale na resztę świata to chodzi właśnie o zmianę czasu. I niektórzy dopiero teraz czytają ten post od Richarda i go dopiero udostępniają dalej. Co zrobiłem również sam, udostępniając post dalej. Jak widzicie, reakcje są różne, najczęściej pozytywne. Ale idziemy do tokena Flare. Jesteśmy na koncie Bull Bear. Jest to polska ekipa, która zajmuje się tokenem Flare i polecam śledzić ich na YouTube. Tutaj właśnie ich link, zostaje Wam do ich Twittera również. Informacje i 1000 osób nabiła polska grupa na Telegramie, grupa Flare, o czym informowałem na YouTube w społecznościach. Pisałem, że zostało 10 miejsc, kto się załapał, to się załapał. I co ciekawego, tu mamy symulator dostępny w naszym Telegramie. Ile tokenów Flare dostaniemy po tych zrzutach? A kiedy te zrzuty nastąpią? Tu mamy informacje. Przetłumaczmy sobie. Pierwsza dystrybucja Flare Drop odbędzie się 17 marca o godzinie 12. Alokacje zostaną obliczone na podstawie średnich zasobów WFLR, czyli zwrapowany Flare z 3 losowych bloków w ciągu ostatnich 23 dni. Kolejna dystrybucja co 30 dni. Czyli aby dostać drop tokenów Flare, należy mieć na swoim portfelu zwrapowane tokeny Flare. Czyli wypłacamy je z giełdy na swoje portfele, wrapujemy, możemy je zwrapować na dowolnej stronie, która zajmuje się właśnie delegacją, tutaj akurat jest FSCO, tutaj po prostu mam już podłączony swój portfel, widzę ile mam Flare, ile mam zwrapowanych Flare i wciskamy swój balans, ile tam tokenów Flare posiadamy, wrapujemy do WFLR i tyle. Wystarczy mieć je na portfelu zwrapowane. Oczywiście możemy je delegować i zarabiać jeszcze czekając na te dropy. Ja swoje oczywiście zdelegowałem. Jak widzicie, wybrałem nowych delegatów. Wcześniej miałem FSCO, ale to było słabe. I teraz deleguję do NordSO i Flare Oracle. I oczywiście nagrody wzrosły prawie dwukrotnie. Także polecam przyglądnąć się do jakich warto delegować swoje tokeny Flare. Do jakich właśnie tych delegatów. Więc czekamy na 17 marca, kiedy dostaniemy pierwszy drop. I warto do tego czasu posiadać jak najwięcej tokenów Flare, które należy zwrapować do WFLR. Idziemy dalej, bo tu Bull Bear wrzucił jeszcze symulator, który dostępny jest również na Telegramie grupy, polskiej grupy Flare. I tutaj jest przykładowo taka ilość tokenów WFLR, czyli 5890. I jak to będzie się przekładało na kolejne miesiące? Tu jest aż 37 miesięcy tych dystrybucji, tych dropów tokena Flare.
I tu jest nagroda. Jeśli posiadamy tyle właśnie tokenów, to w pierwszy miesiąc otrzymamy, i prawdopodobnie to 17 marca, otrzymamy 1200 tokenów Flare. I w tym czasie, delegując nasze tokeny, możemy odebrać 88 tokenów Flare. Czyli ostateczna liczba z puli plus delegacja to jest taka liczba i ta liczba właśnie początkowa rośnie do 7205. I tak z każdym miesiącem, oczywiście tu widzimy, że spada liczba nagrody, spada liczba tokenów, które dostaniemy w dropie. I sumarycznie po tych 37 miesiącach, jeśli nie sprzedamy nic z naszych tokenów Flare, to z tej liczby 5890 Flare będziemy mieli 43863 tokeny Flare. To jest taki przykład, może się to różnić te liczby, ale to daje do myślenia. Dlatego ja swoje tokeny Flare trzymam i jeszcze pewnie dokupię przed tym marcem, przed tym 17 marca i będę je trzymał, będę je delegował i będę je kumulował. Tak więc polecam, jeśli trzymacie swoje tokeny Flare na giełdach, wypłaccie sobie na portfel, zwrapujcie, delegujcie i czekajcie po prostu na dropy. Polecam również śledzić właśnie grupę Bull Bear Market. Czy to jest jedna osoba, czy to jest grupa osób. Nawet swoją stronę widzę, że mają. Sprawdźmy. No, możecie sprawdzić, poczytać, co na tej stronie jest. Już więcej mówić o Flare nie zamierzam, przechodzę dalej. Wiecie już wszystko, idziemy dalej. Tutaj oczywiście delegacja. Do odebrania mam za 21 godzin 5,6 tokena Flare, czyli około 7-8 tokenów Flare będę miał do odebrania. Z 5000 prawdopodobnie, bo jeszcze musiałem przesłać sobie 2000 tokenów Flare. Teraz jest 3000 zwrapowanych i oddelegowanych. Ale prawdopodobnie to jest jeszcze do tych 5 jest liczone nagroda. I te 3000 będą dopiero w następnej jakby puli wliczane. A więc fajnie, będę miał więcej do odebrania. Idziemy dalej. Xen Crypto. Jesteśmy na Zen Crypto. I kolejna informacja, czyli start sieci Zen. Nie start sieci Zen, tylko start mintowania tokenów Zen NFT na sieci Polygon. Muszę się przyłączyć z sieci Flare na sieć Polygon. Już to robię. Switch. Przyłączamy się. Tyle już portfeli mintuję. Ja oczywiście też swój mint mam. No, pokaż się. Coś tu im nie trybi. Na 210 dni. Tyle do odebrania. Odebrałem ostatnio, 4 dni temu. Zastejkowałem od razu to, co odebrałem na kolejne 220 dni. OK. Na sieci Polygon jest to bardzo tanie. Tutaj widzicie 10 portfeli na 215 dni, na 200 dni. Tyle mam już do odebrania, jeśli minie ten czas. Tu oczywiście mintowanie jest bardzo tanie. Spróbujmy. 128 portfeli. Kolektor. 128 portfeli. Centurion. Mint. Zobaczmy, ile kosztuje na sieci Polygon zmintowanie maksymalnej ilości portfeli. Kosztuje 7 dolarów. Porównajcie sobie to do Ethereum, gdzie zapłacilibyśmy pewnie 8-9 w dolarach, a może nawet więcej. Tak więc Polygon jest bardzo tani, ale z drugiej strony tutaj najtańszy jest chyba, to jest cena Zen na sieci Polygon jest bardzo tania ze względu właśnie na to, że tak mało kosztuje mintowanie i tak dalej. Tu jeszcze pewnie sobie będę mintował te Zen NFT, bo są bardzo tanie, może zrobić sobie te maksymalne ilości. Może kupię sobie Zen, aby zrobić sobie limited, zrobić sobie jakiś te właśnie grubsze, może Apex nawet, nie, Apex by trzeba było za dużo. 250 milionów trzeba tokenów Zen, aby zrobić sobie kategorię Limited. A więc sobie może kupię tego Zen i zrobię sobie jednego Limited na Polygonie, bo to jest po prostu tanie. Również tanie jest na sieci BSC, więc warto moim zdaniem sobie mintować Zen na tych sieciach. Chociaż oczywiście najwięcej korzyści będziemy mieli na sieci Ethereum, bo tam jest najdroższy Zen. Tak więc decyzja należy do Was. Tu mamy inne sieci, na których jest możliwość mintowania tokena Zen. Tu mamy, tutaj jesteśmy na koncie Jacka Levina na Twitterze, gdzie informuje nas, że prawdopodobnie Zen wystartuje na blockchainie Bitcoina. Ciekawa informacja.
czekamy na dalsze szczegóły. Póki co cieszymy się aktualizacją danych na temat sieci Pulse Chain od Richarda, ceną Hexa. I czekamy na więcej, czekamy na start sieci V3 Pulse Chain. Dziękuję, pozdrawiam i życzę miłego weekendu. I będę się odzywał, jeśli pojawią się nowe informacje. Pozdrawiam, cześć.